24 rozdział Mateusza. Jest to fragment, który jest nazywany mową na Górze Oliwnej. I 24 i 25 rozdział zawiera w sobie właśnie przemowę Pana Jezusa, której w pierwszej części obejmuje on Izraela, potem od 45 rozdziału tego 24, od 45 wersetu tego 24 rozdziału dotyka on później kwestii sługi dobrego i wiernego, między innymi jest to już odpowiedzialność chrześcijańska, a dalej już świata, między innymi 25 rozdział od 31 wersetu. Dzisiaj, jeśli Pan pozwoli, zajmiemy się 24 rozdziałem od 1 do 44 wersetu. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus, odpowiadając, rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd, i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam tedy kto powiedział: oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie,
Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie, oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. Gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą. I zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop, i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Te słowa są co prawda kierowane do Izraela i na temat Izraela, ale dla nas mają również tutaj pewne ważne wskazówki. Przede wszystkim są one powiedziane nie po to, żeby budować naszą ciekawość czy naszą wiedzę, ale przede wszystkim, aby nas ostrzec. Taki jest cel tej wypowiedzi Pana Jezusa. Abyśmy byli czujni i abyśmy byli ostrzeżeni przed różnego rodzaju sprawami, które nastąpią w najbliższym czasie i następują już za naszego życia. Ale też musimy mieć świadomość tego, że dla nas jako chrześcijan jest oczekiwanie Syna, czyli oczekujemy Syna z niebios. My nie oczekujemy żadnych z tych wydarzeń tu opisanych. One nie są w żaden sposób powiązane z nami. One są powiązane z ziemskim ludem, czyli z Izraelem. Natomiast my jako chrześcijanie oczekujemy Pana Jezusa, który powiedział, że przyjdę i wezmę was do siebie. I abyśmy tam, gdzie On jest i my byli, żebyśmy byli w domu Ojca. Zatem żadne z tych rzeczy, które są tutaj opisane, nie mają się wydarzyć jako drogowskazy dla nas z punktu widzenia oczekiwania pochwycenia, z punktu widzenia oczekiwania na Syna z niebios, który weźmie nas do siebie. Natomiast te wydarzenia są tutaj dokładnie opisane i one są też w kilku miejscach przez apostołów przypominane, na przykład przez Pawła w liście do Tesaloniczan, gdzie on się do tego również odnosi. I myślę, że możemy zacząć od pierwszych linijek. A gdy Jezus opuszczał świątynię,
Tutaj od razu przychodzi skojarzenie z tym, co widzieliśmy na przykład w księdze Ezechiela. Gdy widzimy chwałę Pana opuszczającą świątynię. Najpierw ta chwała była w świątyni, widzieliśmy to, a później w księdze Ezechiela w kolejnych miejscach widzimy, jak chwała Pańska opuszcza to miejsce. I to miejsce jest tak doskonale teraz opuszczone, że w zasadzie ten obrazek, który widzicie za mną, który przedstawia panoramę Jerozolimy, pokazuje, że tam, gdzie była kiedyś świątynia, teraz jest kopuła skały i żeby nie było tak, że tego jest za mało, jest jeszcze drugi przybytek nazywany Meczet Al-Aqsa. Czyli muzułmanie w tym miejscu postawili dwie swoje świątynie i uczynili z tego trzecie najświętsze miejsce islamu. Pierwsze Mekka, drugie Medyna, trzecie właśnie to wzgórze świątynne. Dlatego, że Pan opuścił to miejsce, teraz jest tam otwarcie kult Bala sprawowany i Bóg nie ma żadnych roszczeń do tego miejsca. Dlatego, że jest to przez Niego celowo porzucone, skoro Izrael porzucił ścieżki. Tak samo jest z nami. Jeśli my sobie pozwolimy na lekceważenie Słowa Bożego, to te kolejne miejsca w naszym życiu zacznie zajmować kult Bala. I po pewnym czasie może się okazać, że tak jak mamy później w 25 rozdziale tej właśnie Ewangelii Mateusza przedstawione chrześcijaństwo jako panny śpiące, panny głupie i panny mądre. One tak są do siebie podobne w czasie jak śpią, że nie można powiedzieć, która ma olej, a która nie ma oleju. I tak samo jest z nami. Jeśli będziemy się upodabniać do tego świata, to nikt nie rozróżni, czy my jesteśmy Baalitą, czy jesteśmy czcicielem Pana. I to jest poważne ostrzeżenie. Jezus opuszczał świątynię i odchodził. Przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. W tym czasie stała świątynia, którą zbudował z bardzo dużym wysiłkiem energii Herod. To był król, który był Edomitą, nie był Izraelitą. I on generalnie zbudował świątynię. Naprawdę, jeśli chodzi o osiągnięcie inżynierskie, było to zbudowane porządnie. Były tam porządne, wielkie kamienie. Gdzieś w którymś komentarzu czytałem, że to było po 12 metrów długości kamień, 3 na 3 metry. Jeżeli nawet się trochę pomyli w tym wymiarowaniu, to to już robi wrażenie. Każdy kamień wielkości 3 na 3 metry na 12 metrów. Kawał ogromnego głazu. I z tego była zbudowana ta świątynia. I widzimy, że tutaj uczniowie pokazali Panu Jezusowi tą świątynię, a Pan Jezus powiedział do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Te wielkie głazy, zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I tutaj mamy pewnego rodzaju zapowiedź, która została częściowo już zrealizowana w czasie, gdy Tytus, generał rzymski, dostał rozkaz, żeby zniszczyć Jerozolimę. I są znowu różne przekazy. Jedni pokazują, że Tytus celowo chciał zniszczyć całą Jerozolimę i zrobił to. Z kolei inni wskazują, że Tytus chciał ocalić świątynię jerozolimską, ale ponieważ żołnierze po prostu zaprószyli ogień, to ogień spowodował, że złoto, którego świątynia była pełna, powchodziło między głazy i Rzymianie, chcąc odzyskać złoto, kamień po kamieniu odgruzowywali to, żeby odzyskać złoto. Także ta część, która została objęta zniszczeniami, jest
kamień na kamieniu nie pozostał. Dlaczego mówię, że częściowo zostało to wypełnione? Dlatego, że prawdopodobnie to, co zrobił Tytus, nie jest ostatecznym zniszczeniem tej świątyni, o którym tutaj Pan Jezus mówi. I może na to wskazywać na przykład proroctwo, które dotyczyło Tyru. Tyr też był dwuetapowo zniszczony, mimo że proroctwo mówiło, że będzie zniszczony całkowicie. Najpierw zniszczono część przybrzeżną Tyru, który w dużej części był na wyspie. I tej części, która była na wyspie, nie zniszczono przy pierwszym ataku. Dopiero przy drugim ataku gruzy miasta z tej części na lądzie posłużyły do tego, żeby usypać groble, dostać się na wyspę i całkowicie zniszczyć Tyr. I tutaj może na to wskazywać, że tak być może będzie, choćby taka część Jerozolimy, która pozostała, a nazywa się Ścianą Płaczu. Ściana Płaczu według tradycji jest częścią tej Jerozolimy, czyli ona by świadczyła o tym, że to proroctwo jeszcze czeka na ostateczne wypełnienie, bo jednak Ściana Płaczu składa się z kilkuset kamieni, które są kamień na kamieniu. Czyli wszystko zostało zniszczone. Jeśli Ściana Płaczu jest częścią świątyni, to ona jeszcze czeka na rozwalenie. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Są tutaj zasadniczo dwa albo nawet trzy pytania. Pierwsze to jest: powiedz nam, kiedy się to stanie. Drugi: jaki będzie znak Twego przyjścia. Trzeci: końca świata znak. I Pan Jezus zaczyna odpowiadać na te trzy lub dwa pytania, w zależności od tego, jak to podzielimy. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, aby was ktoś nie oszukał. Czyli widzimy pierwsza rzecz. Pan Jezus zwraca uwagę na najważniejszą kwestię. Uważajcie, żebyście nie dali się oszukać. I to jest najważniejsza rzecz. Uważajmy, abyśmy nie dali się oszukać. Mamy Pana Jezusa, który jest jedynym prawdziwym Zbawicielem. Poza Nim nie ma Boga. On jest Bogiem objawionym w ciele. I wszystkie punkty w naszym życiu mamy odnosić do Niego. Jeśli będziemy Jego mieli za swojego przyjaciela, za swojego przewodnika, za swoją prawdę, drogę i życie, nic nam nie grozi, nikt nas nie zwiedzie. Jeśli będziemy Jego ze swojego centrum usuwać, będziemy szukali innych sposobów na to, żeby żyć bez Niego, to już jesteśmy zwiedzeni. I Pan Jezus wyraźnie dał nam obietnice, które wskazują, że mamy oczekiwać, aż On przyjdzie i weźmie nas do siebie, abyśmy gdzie On jest i my byli na całą wieczność. Wszystko inne jest dla nas tylko i wyłącznie dodatkiem do tej prawdy, że czekamy Syna Bożego z niebios. I Pan Jezus tutaj mówi: wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Jest to bardzo powszechne, że wiele grup religijnych ma kogoś, kogo uważa za szczególnie namaszczonego, który jest takim właśnie człowiekiem pokazywanym jako ich namaszczony przywódca. I wspomniany już tu islam jest to klasyczny przykład, gdzie pojawił się ktoś, kto powiedział, że jest przysłany od Boga. Mamy bardzo wiele w chrześcijaństwie takich rzeczy. Katolicyzm, w którym papież gra rolę takiego, który uważa się za zastępcę Syna Bożego. I wiele, wiele grup religijnych. Natomiast tu jest ostrzeżenie skierowane do Żydów. I faktycznie w tym okresie, kiedy będzie się rozgrywać ta sytuacja, to będzie wielu podawało się za tego właściwego
jedynego Chrystusa. Jednym z takich, który znajdzie najszersze poparcie, jest człowiek grzechu, który pociągnie za sobą wielu, który spowoduje, że będą uważali go za tego, który jest ich Chrystusem. Pan Jezus to zapowiedział, że Pan Jezus przyszedł w imieniu Ojca, ale jeśli ktoś przyjdzie we własnym imieniu, to jego, tego antychrysta, czy człowieka grzechu, przyjmą. Natomiast Pan Jezus został przez nich odrzucony. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy rozumieli, że to, co dzisiaj się dzieje, nawet tak straszne rzeczy jak II wojna światowa, czy straszne rzeczy, którymi nas straszą, że za chwilę Indie zaczną się bić z Pakistanem, Chiny ze Stanami, czy z Rosją, czy inne straszne rzeczy będą się wydarzać, to jest nic. To nie o tym tutaj Pan Jezus mówi. To będzie taki stan, że po prostu nikt tego z niczym nie pomyli. Dzisiaj w zasadzie jesteśmy bardzo blisko stanu, o którym byśmy mogli powiedzieć, że jest pokój i bezpieczeństwo. Bo zawsze są różnego rodzaju inicjatywy dyplomatyczne, które to próbują jakoś załagodzić. Państwa mają różnego rodzaju gorące linie między sobą. Tamto to będzie taki stan, że po prostu nie będzie pokoju. Najbardziej zburzone dzieje, które będą się działy, dzieją się obecnie w Afryce, gdzie jeden drugiego z trzecim morduje, to jest nic w porównaniu z tym, co będzie. I będzie to tak straszne, a mimo to Pan Jezus mówi, że to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Bo faktycznie z tego morza walk wyłoni się antychryst, człowiek grzechu, który to wszystko powie, że umie załagodzić. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, który jest naturalną konsekwencją wojny. Głód jest elementem, który pojawia się, gdy ludzie zamiast pracować walczą ze sobą. I mur. Logiczne, że jeśli będą wojny, to będą się pojawiać również różnego rodzaju epidemie spowodowane niegrzebanymi zwłokami, czy zniszczonymi terytoriami, czy zniszczoną infrastrukturą wodną, czy jakąkolwiek inną. Sobie wyobraźmy, że dzisiaj byśmy byli bez prądu i żebyśmy byli bez prądu przez najbliższy rok. Już to ile powoduje kłopotów. A jeśli jeszcze byśmy byli bez bieżącej wody, to o choroby jest już bardzo łatwo w takich warunkach. Dodatkowo jeszcze Pan Jezus tutaj mówi o trzęsieniach ziemi, a miejscami trzęsienia ziemi. I znowu podkreśla, to wszystko dopiero początek boleści. To jest dopiero początek boleści. Mimo, że to jest w porównaniu z tym, co dziś widzimy, to będzie tak straszne, że nie da się tego z niczym pomylić, to będzie dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Tutaj jednoznacznie widać, że nie jest to ten czas, który dziś mamy, bo Izrael ma pełno przyjaciół. To jest kraj, który ma wielu wrogów, ale też jeszcze ma sporo przyjaciół. To będzie czas, kiedy ci, których dzisiaj na mapie widzimy jako przyjaciół Izraela, będą ich zażartymi wrogami i będą ich wspólnie ścigać. Zawsze był czas do tej pory, że nawet jeśli był Holokaust, to były kraje, gdzie Izraelici mogli się schronić i mogli się schować. To będzie czas, jak mówi werset 9, że będą ich wydawać na udrękę i zabijać i, uwaga, wszystkie
narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Wszystkie. Nie będzie ani jednego narodu, w którym ktoś pozytywnie powiedziałby cokolwiek o Izraelicie. Tak jak dzisiaj jest moda na to, żeby zwalczać antysemityzm, to przyjdzie czas, że te wszystkie kraje, które dziś zwalczają antysemityzm, będą miały antysemityzm wpisany jako prawo, które będzie każdy urzędnik tego państwa musiał sumiennie realizować. I wówczas wielu się zgorszy. I nawzajem wydawać się będą. I nawzajem nienawidzić. To będzie właśnie dla Izraela straszny czas. Bo jest tutaj wyraźnie powiedziane, że te prześladowania, gdzie wszyscy będą przeciwko temu narodowi i to paradoksalnie będą przeciwko nim ze względu na imię Pana Jezusa, którego oni odrzucili. I będą znosić te wszystkie udręki ze względu na to, że wydali Chrystusa jako ci, z których pochodzi Chrystus według ciała. I wówczas wielu się zgorszy, nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. To jest taki straszny czas, że każdy, który nagle coś obieca, będzie się wydawał, no wreszcie światełko w tunelu. Jak jest straszny czas, gdy wszyscy się nienawidzą, wszyscy się wydają i tak dalej. Nagle się pojawi człowiek dający nadzieję i takich dających nadzieję będzie, jak tutaj Pan Jezus mówi, wielu. Wielu fałszywych proroków. O tym, że to jest żydowskie podłoże, pokazuje nam słowo proroków. Dlatego, że na gruncie chrześcijańskim, jeżeli mamy do czynienia z oszustem religijnym, to Pismo nazywa go fałszywym nauczycielem. Z kolei na gruncie żydowskim właśnie pada sformułowanie prorok. Dlatego, że Kościół jest założony na fundamencie apostołów i proroków. W czasach apostolskich byli prorocy, na przykład prorok Łukasz, który spisał Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie. Potem już proroków w chrześcijaństwie nie ma. Natomiast funkcję przynoszenia słowa od Boga w Izraelu miał prorok. I ci ludzie będą się za takich właśnie podawać. Za proroków. Fałszywych proroków. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. No jeżeli pomoc Izraelicie będzie sankcjonowana karą przez państwo, to już samo to powoduje, że ludzie będą powściągliwi w tym, żeby komuś udzielić pomocy. A ponieważ nawzajem wydawać się będą, to będą na pewno takie przypadki, że ten, któremu udzielono pomocy, sam zadenuncjuje tego, który mu udzielił pomocy. To wszystkie historie, które znamy z II wojny światowej, z czasów Holokaustu, to powtórzą się z dużo mocniejszą siłą i energią w tym czasie, gdzie wszystkie narody będą nienawidzić Izraela ze względu na imię Chrystusa. I teraz mamy 13 werset. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony lub uratowany. To będzie czas, który nie jest oparty na łasce. To będzie czas, który będzie oparty na wierności Bogu w sposób widoczny. I to nie jest tak jak dzisiaj, że czy stoi, czy upada, Panu swemu należy, do swojego Pana należy. Czy stoi i upada, tak mówi Pismo. O ludziach, którzy są zbawieni z łaski. Bo kto jest zbawiony przez Pana Jezusa Chrystusa i jest chrześcijaninem, to jest zbawiony raz na zawsze. Nawet jeśli się potknie, to Pan go podniesie. I jest to sytuacja taka, gdzie my w tej łasce sobie czasami za wiele pozwalamy, ale mamy
to właśnie z łaski, niezależnie od uczynków, niezależnie od naszych zabiegów. Natomiast tamten czas będzie wymagał wierności wyraźnej, zewnętrznej i tej wierności niezachwianej. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto nie wytrwa do końca, będzie potępiony, zgubiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Właśnie ta Ewangelia Królestwa, która będzie wtedy głoszona, jest całkowicie inna od tej Ewangelii, którą my dzisiaj głosimy i którą my dziś znamy. Może to brzmi dla kogoś jako coś szokującego, ale już prosty dowód. Najprostszy dowód jest taki, że Pan Jezus nie mógł głosić Ewangelii takiej, którą my dzisiaj mamy głoszoną. Pokazuje to 1 Koryntian 15 rozdział. 1 Koryntian 15 rozdział zaczyna się słowami, pierwszy werset. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, jak wam zwiastowałem. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, że został pogrzebany i dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus nie głosił wtedy śmierci Chrystusa, nie głosił Jego zmartwychwstania, nie głosił tych elementów, które są typowe dla Ewangelii. Ewangelia Królestwa brzmi, że Bóg jest Królem i masz Mu być bezwzględnie posłuszny. Natomiast Ewangelia łaski Bożej mówi: uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Więc jest to całkowicie inna Ewangelia. Wtedy będzie głoszona Ewangelia o Królestwie. I ona będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I 15 werset odnosi się do takiego punktu w czasie, który jest zanotowany między innymi przez proroka Daniela. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. I tutaj Brytyjka podaje nam dwa odnośniki. Jeden do 9 rozdziału z Księgi Daniela. Księga Daniela, 9 rozdział, 26 i 27 werset. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi. Ej, aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Więc tutaj widzimy, że ten 24 rozdział Mateusza jest powiązany z tym, co tutaj w Daniela jest zapowiedziane, bo między innymi jest powiedziane o tym księciu, który wkroczy i zniszczy miasto i świątynię, a więc to, co Pan Jezus powiedział, że ze świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu. Kolejny punkt jest o wojnach, głodach i morach i spustoszeniu, a 27 werset mówi, że właśnie ten antychryst, ten człowiek grzechu, zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, na 7 lat. W połowie tygodnia, czyli po 3,5 roku, zniesie ofiary krwawe z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości. No, już od razu widać, że jest powiedziane, że świątynia będzie zburzona i nagle pojawia się świątynia. Co oczywiście oznacza, że ona do tego czasu będzie odbudowana. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie.
dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. I to jest jednoznacznie widoczne, że będzie tam taka sytuacja, która jest nazywana obrazem obrzydliwości. Drugie miejsce, które tutaj jest podane, 12:11. I od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Czyli znowu Daniel zapowiedział tutaj obrzydliwość spustoszenia, która zacznie się mniej więcej 3,5 roku po podpisaniu przez tego człowieka grzechu paktu, który jest nazwany przymierzem na jeden tydzień, na 7 lat. I mamy jeszcze odniesienie w liście do Tesaloniczan, gdzie Paweł mówi, że człowiek grzechu zasiądzie w świątyni i będzie się podawał za Boga. Więc te miejsca są ze sobą powiązane, więc tutaj Pan Jezus mówi, że gdy ujrzycie na miejscu świętym, czyli w tej świątyni odbudowanej, ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. Żydzi mają tutaj wyraźną wskazówkę, że jeśli zobaczą to właśnie obrzydliwe wydarzenie, że zostaje zniesiona służba świątynna i w to miejsce pojawia się człowiek, który po prostu mówi, że już nie są potrzebne ofiary, być może powie coś więcej, być może powie coś w rodzaju: no ja jestem Bogiem, więc już skoro Bóg wam mówi, że nie musicie mi tych ofiar składać, albo w inny sposób będzie się wynosił nad Boga Bogów. I jest to jednoznacznie wskazane, że co ma zrobić Izraelita? Uważać, jak zobaczy coś takiego. Jest to wskazane na właśnie przepowiednie Daniela. Przepowiedział prorok Daniel. I 16 werset mówi: wtedy ci, co są w Judei, widzimy, że to jest jednoznacznie odniesione do Izraela, który jest już zgromadzony na terenie państwa Izrael, na terenie Kanaanu. I wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Czyli mają prostą wskazówkę. Mają uciekać w miejsce puste, w góry. Miejsce, które nie jest zindustrializowane, które jest barierą. I nawet nowoczesne wojny pokazują, że góry są miejscem, którym nawet najnowocześniejsze armie nie są w stanie sobie poradzić. Związek Radziecki połamał sobie zęby na górach w Afganistanie. Na tych samych górach zęby połamał sobie wielki kraj, taki jak Stany Zjednoczone. Też przegrali wojnę w górach. Musieli to zostawić. I to, co się dzieje w górach, jest mocno ukryte przed różnego rodzaju najnowszymi technologiami tego świata. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego. Tutaj może słowo wyjaśnienia. Czemu ktoś, kto stoi na dachu, ma nie schodzić, skoro w naszym wyobrażeniu przecież schodząc z dachu trzeba przejść przez środek domu. Otóż tamta konstrukcja domu była trochę inna. To był taki taras płaski na dachu i schodziło się z niego najczęściej czy przez jakąś drabinę, czy przez jakąś linę z tego dachu od razu na ziemię, a więc można było od razu uciekać. Jeśli chciałoby się wejść do domu, no to trzeba było wejść ponownie tym razem do domu i coś zabrać. I Pan Jezus wskazuje na to, że może nie być na to czasu, żeby od razu po zejściu z tego tarasu czy z tego dachu jak najszybciej uciekać. A kto jest na roli, niech nie wraca, aby zabrać swój płaszcz. Czyli jeżeli kogoś to spotka, gdy będzie miał pracę rolniczą, być może usłyszy w jakimś medium, może w radio, w traktorze,
czy w inny sposób, że stanęła świątyni ta obrzydliwość, to ma uciekać. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. No tego nie trzeba tłumaczyć, że kobiety brzemienne i karmiące mają wielką trudność, żeby uciekać i faktycznie będzie to dla nich czas zły. Oderwane od domu będą musiały w trudnych warunkach przebywać. Kolejna wskazówka. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Zimą to wiadomo, góry zimą są wyjątkowo trudne do tego, żeby w nich mieszkać. A sabat wskazuje na to, że ci ludzie będą przestrzegać sabatu. I tutaj są dwie możliwości, które wcale się nie wykluczają, które mogą równocześnie zachodzić. Jedna taka, że to będą zwyczajnie pobożni Żydzi, którzy będą przejęci tym, co się stało w świątyni i dlatego nie będą chcieli mieć z tym nic wspólnego. A jako pobożni Żydzi będą ograniczeni drogą sabatową i nie będą mogli zbyt daleko uciec. Jeśli będą musieli uciekać w sabat, to zwyczajnie ograniczenie wynikające z prawa, z zakonu, nie pozwoli im uciec daleko. Druga rzecz jest taka, że skoro antychryst, skoro człowiek grzechu będzie się promował jako ojciec narodu izraelskiego, może wprowadzić tak restrykcyjne prawa dotyczące poruszania się w sobotę, że zwyczajnie wtedy uciekający ludzie będą widoczni jak na dłoni. Stąd lepiej, żeby ta ucieczka wypadła nie w sabat i nie w zimę. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. To jest coś, co jest dla nas przerażające, bo już to rzeczy, które tutaj Pan Jezus mówił, że one są dopiero początkiem boleści, już są straszliwe, to co będzie później? To jest zwyczajnie tak straszna rzecz, że mam nadzieję, że każdy rozumie, że świetnie, że nas w tym nie będzie. Że to po prostu jest wspaniała łaska Boża, że my nie będziemy musieli nawet o tym słyszeć, będąc na ziemi, że będziemy w niebie, w domu Ojca, w bezpiecznym miejscu. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Oczywiście tutaj o skrócenie dni chodzi w ujęciu żydowskim, bo żydowski dzień ma co do zegarka 12 godzin, czyli zaczyna się o 6 rano, kończy się o 18 po południu. I jeżeli teraz jest wspaniała widoczność, jeżeli są piękne warunki pogodowe w takim dniu, ten dzień jest w pełni do wykorzystania przez służby człowieka grzechu, żeby tych ludzi dręczyć, wyłapywać, mordować. Natomiast jeśli są one skrócone, czyli na przykład zmierzch zapada szybciej, albo są inne powody ku temu, że tych 12 godzin w pełni się nie da wykorzystać, to mówimy o tych skróconych dniach. Bo co do liczby, to te dni są dokładnie policzone. Jest powiedziane, że to będzie 3,5 roku. W Daniela są podane konkretne ilości w dniach. Dlatego raczej nie będzie to kombinacja przy tej liczbie dni, tylko o jakość tych dni, o ich operacyjną przydatność tutaj raczej chodzi. Gdyby wam wtedy ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Wybranych zwieść się nie da. Natomiast tego nie wie człowiek grzechu, tego nie wie diabeł. On myśli, nawet o Hiobie myślał, że wystarczy mu złamać dobrobyt, żeby się zaparł Boga.
że wystarczy Hiobowi uszkodzić ciało przez choroby, że wystarczy mu wymordować dzieci, żeby się Hiob zaparł wiary. Wybranych zwieść się nie da, ale tu jest pokazane, że będą podejmowane próby. I będą podejmowane próby z użyciem właśnie fałszywych proroków, fałszywych Chrystusów. Będą ogłaszane informacje, oto jest tu, Chrystus przyszedł. No, czy nie wyrwałoby się nam serce do przodu, gdybyśmy usłyszeli, o, tam Pan Jezus się pojawił. Jeśli byśmy byli nieposłuszni Słowu Bożemu, może nawet byśmy w to miejsce poszli. Ale diabeł będzie w ten sposób działał. Będzie właśnie przedstawiał różnego rodzaju kłamliwe informacje, co do których Pan Jezus wcześniej mówi, nie wierzcie. Tak samo jak nam mówi, nie wierz, jeśli ktoś ci coś spoza Biblii daje, jakąś ludzką tradycję, jakąś ludzką interpretację. Nie wierz temu, jeżeli tego nie masz w Słowie Bożym, jeśli nie masz tego w Biblii. Jeśli to nie przedstawia Pana Jezusa jako tego, który jest umiłowanym Ojca, jeśli nie przedstawia Go takim, jak przedstawia Biblia, to temu nie wierz. I podobnie jest tutaj. Nie wierzcie. I faktycznie ci wierni Izraelici nie dadzą się zwieść. Nie ma takiego tutaj zagrożenia. Natomiast różnego rodzaju ludzie, którzy są nieumocnieni w Słowie Bożym, którzy być może z nimi będą w towarzystwie, uciekli razem z nimi, to jakoś się tam dadzą zwieść, wywabić. Pan Jezus dalej mówi, oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. I jako kontrast Pan Jezus tutaj podaje coś, co jest dla nas bardzo łatwo zrozumiałe. No skoro Pan Jezus pojawi się jak błyskawica od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jednoznacznie widać, że Pana Jezusa nie da się przeoczyć. Tak jak tych wcześniejszych zapowiedzianych przez Pana Jezusa klęsk nie da się pomylić z niczym innym, tak samo przyjścia Pana Jezusa nie da się pomylić z niczym innym. Błyskawica przyciąga uwagę. Jak pojawia się i przeszywa niebo, to jeżeli jesteśmy na dworze, od razu nasz wzrok kieruje się w tym kierunku. I tak samo będzie z przyjściem Pana Jezusa. Na marginesie, tu jest uwaga, która jednoznacznie pokazuje, że Ziemia jest globem, że jest kulą, nie jest płaska. Bo jest pokazane, że od wschodu aż na zachód jest ta błyskawica. Czyli będzie go widać na całym globie. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Niektórzy doszukują się tu symbolu, że chodzi o między innymi ogólny stan zepsucia Izraela. Może tak być, ale też raczej powinniśmy brać pod uwagę pierwsze, najprostsze wyjaśnienie. Jeśli byśmy żyli w tamtym terenie i widzielibyśmy, że gdzieś się gromadzą sępy, to wyciągnęlibyśmy wniosek, że tam jest padlina. Podobnie jest z tym 27 wersetem, że jeśli jest jednoznacznie znak, który jest od końca do końca nieba, to on od razu nas jednoznacznie przyciąga swoją uwagą. Czyli to jest tak samo jak dla tych sępów i tych orłów ta patlina, tak samo dla tych, którzy oczekują końca, ten jak błyskawica znak Syna Człowieczego jest przyciągający. Więc tego się nie da z niczym pomylić, tak samo jak orzeł czy sęp nie pomyli padliny z niczym innym. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem.
i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Jest tu zapowiedź tego, że również w sferze otaczających Ziemię planet i Słońce i Księżyc też będą dotknięte tym, co się tu będzie działo. To jednoznacznie pokazuje nam też, że precyzyjne jest Słowo Boże nawet w takich technicznych szczegółach, bo Słońce ma swoje własne światło i Słońce się zaćmi. Natomiast Księżyc odbija blask Słońca, czyli nie zajaśnieje swoim blaskiem. Nie ma ono swojego światła, ono odbija blask Słońca. I też to wskazuje na to, że Biblia jednoznacznie zna Ziemię jako glob, nie jako płaską przestrzeń. I gwiazdy spadać będą z nieba. Wyobraźmy sobie, że nagle jakieś ciało niebieskie, a tutaj jest wręcz powiedziane gwiazda, przemieszcza się w okolicach Ziemi. Co by się stało z naszymi warunkami życia? Więc z tego, co wiemy na temat różnych stosunków dotyczących właśnie grawitacji, przyciągania między planetami, oznaczać by to mogło bardzo, bardzo duże zakłócenia. Dlatego, że już jak komety lecą, to czasami, które są tak naprawdę garstką lodu i one powodują wielkie zamieszanie, czy to w atmosferze, czy w okolicach Ziemi. Jak jakiś niewielki odłamek skalny wpadnie w atmosferę ziemską, to potrafi wybić ogromny krater, tak jak słynny tunguski meteoryt, który powalił ogromne ilości ziemi i drzew. To jest niewyobrażalne, co by było, gdyby nagle gwiazda zaczęła w okolicach Ziemi lecieć. Spowolniłby się bieg kręcenia się Ziemi albo by przyspieszył. I to by oznaczać mogło znowu bardzo duże zamieszanie. Nagle wielkie powodzie, wielkie trzęsienia ziemi, pojawiałyby się góry tam, gdzie ich wcześniej nie było, czy znowu pod wodę zapadałyby się całe obszary ziemi. To jest niesamowita siła, niesamowita ilość energii, która się wtedy wyzwoli. Gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I tego się nie da z niczym przeoczyć. Tego się nie da z niczym pomylić. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Tego się nie da z niczym pomylić. To nie jest tak, że on się gdzieś ukaże na pustyni, w jaskini, czy gdzieś schowany. To będzie wszechświatowe wydarzenie, którego nie da się z niczym pomylić. I pośle swoich aniołów z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Drzewo figowe jest swego rodzaju symbolem, który wskazuje nam na państwo Izrael. I to państwo Izrael jeszcze przed 1948 rokiem w ogóle nie istniało na mapach świata. Niektórzy dopatrują się, że fakt zgromadzenia tam pod nazwą Izrael jest takim znakiem mięknącego właśnie, mięknących gałęzi drzewa figowego. Między innymi księgi Ezechiela wiemy, że jest proroctwo o Dolinie Suchych Kości. I tam najpierw są suche kości,
a potem dopiero one porastają mięsem. Jeśli faktycznie mielibyśmy to odnosić, to powstanie państwa Izrael, które jest jednym z najbardziej bezbożnych państw obecnie i największy wskaźnik różnego rodzaju sodomickich reguł tam jest. Nie ma to nic wspólnego z tym, czego byśmy się spodziewali po państwie, które gdzieś tam Boga ma na swoich sztandarach. Ono nie ma. Ono ma gwiazdę bożka Remfana, bo to jest ta gwiazda zwana gwiazdą Dawida. Dawid z tą gwiazdą nic nie miał wspólnego. Jest to całkowicie bezbożny symbol, o którym mówił między innymi Szczepan, zanim go ukamienowali, że wzięli ze sobą gwiazdę Remfana. I to państwo jest, jeśli chcemy się dopatrywać jakiegoś związku, najbliżej tej Doliny Suchych Kości. Te suche kości później, w wyniku działania Bożego, zostaną porośnięte mięsem. Być może Bóg jakoś wykorzysta to, że tamto państwo istnieje i być może jest to jakiś zaczyn pod to, co się później będzie działo, ale być może wcale nie. I wiemy, że tam będzie jak najbardziej żydowski rząd w czasie, kiedy już będzie po pochwyceniu, kiedy będziemy u ojca, w domu ojca. I teraz od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Słowo pokolenie to jest słowo, które jest tutaj użyte jako genea. I między innymi Pan Jezus zastosował to słowo do Izraela, gdy mówi, to pokolenie jest pokoleniem złym, znaku żąda. Albo, że to jest pokolenie żmijowe, plemię żmijowe. I tutaj pierwsza myśl, która się nasuwa, to jest właśnie ta związana z tym, że mimo tych wszystkich cudów i znaków, to niewierzące, złe pokolenie dalej będzie niedowierzało Bogu w tamtym czasie. Że to jest nieprawdopodobne, że ludzie, którzy otrzymali zakon, dalej będą się sprzeciwiać Słowu Bożemu, mimo tych wszystkich znaków, mimo nawet tego, że tutaj te wszystkie zapowiedzi z Mateusza 24 będą im już widoczne, to oni dalej będą tutaj jak najbardziej widoczni. Oczywiście ci ludzie są z pokolenia, z plemienia żydowskiego, więc to też pokazuje, że choć wielu chce wymordować Izraela, to Izrael przetrwa. I przetrwa najcięższe próby, więc jest to również rzecz, która jest pokrzepiająca, bo choć tak trudne będą czasy dla Izraela, choć przeżył już czy to królów hiszpańskich, czy inwazję islamu, czy II wojnę światową, Holokaust, czy pogromy w carskiej Rosji, to były to trudne czasy, a mimo to Izrael ciągle trwa. Kiedyś nawet czytałem taką rozmowę między jednym z monarchów europejskich, który pyta swojego służącego, czy zna jakiś dowód na istnienie Boga. A ten służący mu odpowiedział, Izrael, wasza miłość. Bo faktycznie losy ziemskiego ludu Izraela, jeśli ktoś uczciwie je przeanalizuje, muszą doprowadzić do wiary w Boga. Bo taki Izrael, taki dziwny naród z takimi dziwnymi splotami historii nie mógłby istnieć, jeśli Bóg by nie istniał. To jest jednoznacznie dowód na istnienie Boga. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Tutaj jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus to gwarantuje. On jest słowem prawdy i skoro On to powiedział, to tak będzie. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Jednoznacznie widać, że to, kiedy się to stanie, czyli dzień i godzina,
zarezerwowane jest do wiedzy ojcowskiej. I następna rzecz to jest odniesienie do dni Noego. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Jednoznacznie widzimy tutaj porównanie do dni Noego, kiedy prawda o tym, że będzie potop, była między innymi przez Noego uczyniona znaną 120 lat przed potopem. On budował arkę, jest nazwany zwiastunem sprawiedliwości, ale oni to zlekceważyli, jedli i pili i nic sobie z tych prawd nie robili. I nie spostrzegli się, nie chcieli wiedzieć, jak pisze apostoł Piotr, że ci szydercy nie chcą wiedzieć. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Nie byli wtedy w miejscu schronienia. Oby nikt z nas nie znał nikogo takiego, kto nie chce być w Chrystusie w czasie, gdy przyjdzie czas zagłady. Oni nie byli w arce, nie schronili się przed potopem. I zmiótł wtedy ten potop wszystkich. I o tych zmiecionych jest dalszy ciąg. Wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty na zagładę, a drugi pozostawiony w uzbawieniu. Dwie mleć będą na żarnach. Jedna będzie wzięta na zagładę, a druga pozostawiona. I też tutaj widzimy jednoznacznie, że mamy pobudkę do tego, żeby czuwać, bo nie wiemy, którego dnia Pan nasz przyjdzie. I to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I co ciekawe, tutaj jest jednoznacznie pokazane, że jest to niemożliwe, aby ludzie, którzy zamykają uszy na Słowo Boże, mogli sobie w ostatniej chwili powiedzieć: o, zabierają tamtego na przykład z roli, to ja w takim razie się szybko nawrócę. Ja co prawda tu przy żarnach jestem, się szybko nawrócę. Nie, to już jest tak jak z tym potopem. Zaczyna się potop za czasów Noego i ludzie mają taki mechanizm, że jak się coś strasznego zaczyna dziać, to serce drętwieje. I wtedy można tylko z otwartymi oczami patrzeć, jak się to dzieje. I nieraz to widzieliśmy, widząc ludzi, którzy odrzucali Ewangelię, że tuż przed śmiercią, ja przynajmniej kilka razy miałem takie wrażenie, że chciałby się nawrócić, ale jest tak zajęty swoim bólem, swoją chorobą, wszystkimi rzeczami, że on tylko patrzy i tak potrafi przez te kilka dni przed śmiercią tylko patrzeć na swój koniec, nie widząc możliwości nawrócenia. I tak samo jest tutaj, że jeśli się odrzuci Słowo Boże, jeśli się je zlekceważy, to potem jest już za późno. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Jest to bardzo ważne, żeby zrozumieć, że choć co do zegarka, to co do kalendarza, mniej więcej możemy powiedzieć, że to będzie około 3,5 roku od momentu, kiedy Antychryst zbezcześci świątynię i tam obwoła się Bogiem. Może nie tyle Antychryst, co człowiek grzechu. On tam zasiądzie, podając się za Boga. Natomiast co do zasady, nie jest znana godzina. I to pokazuje właśnie tą sytuację, że godziny, jeśli co do zasady nie jesteśmy gotowi, albo inaczej Izrael nie będzie gotowy, każdy z Izraela, to ta wiedza już
w przypadku godzin się nie zmieni, nie rozstrzygnie, nie zmieni stanu takiego człowieka.